W aktualnej sytuacji Polska jest także reeksporterem gazu LPG na Ukrainę. Ukraina została pozbawiona de facto możliwości sprowadzania gazu LPG z kierunków wschodnich. Dostawy z Rosji oczywiście zostały zablokowane. Podobnie sytuacja ma się z Białorusią, z dostawami również z Kazachstanu. Rosjanie prowadzą też blokadę czarnomorskich portów Ukrainy. Także Polska i polscy przedsiębiorcy z branży LPG stanowią główną alternatywę, jeśli chodzi o możliwości sprowadzania gazu LPG na Ukrainę, a wiadomo, że nie tylko w sytuacji wojennej, ale też dla funkcjonowania gospodarki to paliwo jest niezbędne. Natomiast gdybyśmy wprowadzili natychmiastowy zakaz sprowadzania LPG do Polski z kierunku rosyjskiego, tak jak to było postulowane kilka tygodni temu, nie moglibyśmy już zapewniać dostaw na Ukrainę, nie moglibyśmy być solidarni z naszym sąsiadem w obliczu rosyjskiej agresji. Natomiast również bardzo poważnie zaszkodzilibyśmy przedsiębiorcom oraz obywatelom, społeczeństwu. Jeśli chodzi o gospodarkę, mielibyśmy tutaj bardzo poważne problemy w branży spożywczej, w branży rolnej, ponieważ gaz LPG jest wykorzystywany chociażby w fermach drobiu. W związku z tym, jeśli producenci drobiu mieliby problem z paliwem bądź musieliby płacić za gaz LPG wielokrotnie więcej, a szacunki wstępne wskazują, że to byłoby przynajmniej o połowę więcej niż aktualnie, a ceny i tak są już teraz o wiele wyższe niż rok temu, cena drobiu w istotny sposób wzrosła. Jest to jeden z podstawowych produktów spożywczych, którego konsumpcja z roku na rok systematycznie się zwiększa. Problem byłby również z chlebem, ponieważ producenci ziarna wykorzystują gaz LPG do tego, żeby przygotować ziarno do produkcji, do dalszej obróbki w procesie chociażby pieczenia chleba. Musimy zwrócić uwagę na to, że podejmowanie decyzji dotyczących gazu LPG powinno następować w sposób odpowiedzialny i najlepiej, żeby były to decyzje ogólnounijne, a nie tylko podejmowane przez Polskę. Tutaj akurat mamy taką sytuację, w której zarówno rząd, jak i branża LPG wspólnie mają jednolite stanowisko o odejściu od importu gazu LPG z Rosji do końca bieżącego roku i jako Federacja Przedsiębiorców Polskich popieramy to stanowisko i jesteśmy przekonani, że jest to możliwe do zrealizowania, w szczególności widząc działania podejmowane przez branżę, szukanie nowych kierunków dostaw, zapewnianie możliwości sprowadzenia paliwa z tych innych kierunków, sprowadzenia go do Polski, przeprowadzanie odpowiednich inwestycji oraz działań na rzecz udostępnienia terminala przeładunkowego LPG w gdańskim porcie na rzecz innych przedsiębiorców niż tylko jego właściciela.